Ja się bardzo cieszę, że, że jest ten bieg, naprawdę, tak się bardzo cieszę, że tutaj mogę takie słowa właśnie przeczytać. Zawodnicy na stadionie wszyscy biegną. I nie chcę widzieć opcji porażki, nie chcę tego widzieć po prostu, nie chcę tego widzieć, chcę po prostu uciekać, bo jest ktoś taki, kto zna bardzo porażkę. Zna bardzo porażkę i doświadczył porażkę i chce tego samego, żeśmy my też doświadczyli. I po prostu dla mnie to jest, ten, te, te wersety tutaj, co były czytane od 24 i 27, jest bardzo bliskie po prostu. W moim samym życiu to było bliskie ogólnie. Biegłem, biegłem. Bardzo gorliwie biegłem nawet. Czasami bardzo to było gorliwie, aż za bardzo nawet. I po prostu biegłem, ale dla kogo ja biegłem, właśnie? Dla kogo biegłem? Kto mnie zachęcał do tego biegu? I to właśnie to jest, to jest dla mnie coś takiego, ja to właśnie widzę, widzę, to właśnie widzę to zwycięstwo. Nie chcę, nie chcę patrzeć na tą porażkę, nie chcę myśleć o tej, porażki, o tej porażce, bo, bo tylko wiem, że jest zwycięstwo. Wiem, że wszelkie doświadczenia, jakie mam, wiem, że będzie zwycięstwo. Wiem o tym, jestem tego pewien po prostu. Tylko muszę trwać w Chrystusie. Biec z Nim, biec za Nim. Naprawdę. Wiem o tym, że będzie zwycięstwo. Wiemy o tym, że, wiem o tym, że w Chrystusie dobiegnę. Wiem o tym, że każdy, w Jezusie Chrystusie każdy dobiegnie. Ten, kto biegnie dla diabła, nie dobiegnie nigdy. Nigdy nie dobiegnie. I naprawdę właśnie tak, właśnie, tak bardzo, no nie widzę innej, nie widzę niczego innego, innej opcji nie widzę, jak tylko dobiec. Bo co będzie, jeżeli nie dobiegnę? To będzie tragedia. Po prostu będzie taka tragedia, że po prostu. Nigdy takiej tragedii nikt na ziemi nie odczuł po prostu. Taka tragedia dla człowieka. Dla każdego człowieka taka wielka tragedia. Dlatego, że bieg nie w tym kierunku, co trzeba. A to jest napisane, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną. Każdy biegnie. Każdy. Ja właśnie chcę właśnie biec tylko właśnie w kierunku wieczności. Chcę dla Pana biec, bo wiem, że wiem o tym, jak Pan przyszedł na ziemię, Pan o tym wiedział, że dobiegnie. Wiedział, to on był tego pewien. Ja tak samo też chcę być pewien. Tak samo jak Jezus. Chcę być pewien, że dobiegnę. Nie mogę być tego, jeżeli nie, a jak nie dobiegnę. Nie może być tego. Ja dobiegnę. Wiem, że Pan przez wszystko przeprowadzi. Diabeł chce zniechęcić, dobić, zniszczyć, zgładzić. Ale wiem, że Chrystus chce, chce naszego dobra. Wiem o tym. To jest właśnie piękne, to, to właśnie. To jest tak piękne po prostu. Pamiętam właśnie, jak byłem, po prostu żyłem, po prostu biegłem dla kogo innego. Pamiętam, pamiętam tą gorliwość i chcę być tak samo gorliwy dla Chrystusa. Byłem bardzo gorliwy po prostu, no, może być u siebie z tych strzyami, znajomych byłem najbardziej gorliwszy. Nie chcę tutaj się teraz y, wywyższać czy co, ale byłem bardzo gorliwy. Sie dziwili niektórzy po prostu w ogóle, że co ja robię. Ale to była taka gorliwość, no po prostu. Ale teraz chcę być dla Chrystusa taki gorliwy, tak biec, no to jest wspaniały bieg. Są doświadczenia, i wiecie co? Cieszę się z tego. Tak sobie teraz siedzę, tak słuch słucham was. Cieszę się, że są doświadczenia, bo, bo muszą być doświadczenia. się tak cieszę, po prostu wiem, że to, wiem, że przejdę to. Wiem o tym, no po prostu nie ma innej opcji. Bo jak mam patrzeć, że jest inna opcja? Że jest porażka? Nie mogę na to patrzeć. Że jest porażka. Nie ma dla mnie porażki. Dla Chrystusa nie ma porażki. Jest tylko zwycięstwo. Po nagrodę, nagrodę. Tak biegnijcie, tak biegniecie, abyście nagrodę zdobyli. Abyście zdobyli nagrodę. Mamy tak biec, tylko tak biec, żeby zdobyć nagrodę. Nie mamy biec, żeby nie zdobyć nagrody. Chrystus mówi, jak mam biec: zdobyć nagrodę. Chrystus też biegł. Zdobyć nagrodę. Wygrać, zwyciężyć. Nie było porażki, nie było zniechęcenia. Zdobyć nagrodę, zdobyć, zdobyć. I to jest piękne, zdobyć, zwyciężyć. No i, i też to ma być w moim sercu. Tylko coś, bo jak sobie myślę, że porażka jest, no to po prostu... No to po prostu, no to idę na zatracenie. Jak, jaka porażka? No jaka porażka? No, no ktoś mi powie, ja, gdzie jest porażka? Nie ma porażki, jest, jest ktoś, kto doznał porażki, ale to nie, nie do nas się dotyczy. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Od wszystkiego się wstrzymuje. Tam ci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie nieznikomy, nieznikomy. No to po prostu to słowo nieznikomy to jest coś wielkiego. Ja ty tak biegnę, nie jakbym na oślep, tak walczę, nie, tak walczę na pieści, nie jakbym w próżnię uderzał. Tak sobie, tak siedziałem sobie, właśnie rozmyślałem na tym 26 wersecie. Że, jak uderzam w próżnię, gdzieś walczę, próbuję, to jestem od razu po prostu, od razu odsłaniam się. Od razu się człowiek odsłania. Pokazaj wszystko: ręce, wszystko po prostu, wszystko daję wrogowi. Wszystko. Bo chcę gdzieś uderzyć, ale nie tam, gdzie nie trzeba, właśnie. I właśnie tu jest właśnie dalej jest napisane: ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem, będąc wiastunem. Dla innych sam nie był odrzucony. Sam nie był odrzucony, naprawdę. To jest po prostu taki bieg, taki potężny bieg. I po prostu nie chcę, nie chcę, no tak po prostu, tak, no, po prostu nie chcę widzieć niczego innego, jak chcę widzieć tylko zwycięstwo. Bo, bo tylko, no tylko chcę widzieć zwycięstwo. Tylko zwycięstwo jest dla mnie, bo nie, ja sobie tak, do mnie nie może tego do, dotrzeć. Nie chcę, żeby to docierało coś takiego do mnie, że. Porażka będzie. No jaka porażka? No jaka porażka? Zginąć mamy? No przecież to jest niewyobrażalne: zginąć na całą wieczność, pójść w ogień piekielny, na całą wieczność już nigdy możliwości nie mieć, nie mieć być odrzuconym od oblicza Bożego na całą wieczność, nie poznać radości? A Jezus jest i Jezus właśnie. Dobiegł i wiedział, że dobiegnie, i tak samo my mamy wiedzieć, że dobiegniemy, jeżeli tylko będziemy z, z nim szli i za nim biegli. Chcę powiedzieć, co w tym biegu, w moim biegu, gdy zacząłem bieg, już kiedy się urodziłem, bardzo szybko biegłem. Tak szybko, że po prostu. Że to było po prostu, no nie wiem co to było. Coś po prostu, coś bardzo dziwnego. Ale to było szybko. I gdy się nawróciłem, też szybko biegłem, bo gdzieś pan musiał usunąć to po prostu. I to usuwa dalej. I wiem, że usunie to. Wiem, chcę biec, po prostu wiecie co? Nie wiem, może to być śmieszne. Chcę po prostu tak biec jak ślimak. Jak tak ślimak po prostu, tak powolutku, małymi kroczkami. I, i, i wiem o tym, że jeżeli będę jak ślimak, bo z tą skorupką, to po prostu będę tak po prostu, nie będę wyprzedzał. Pan będzie po prostu mnie prowadził, tak powolutku i cały czas do przodu, do przodu, tak, <laughs> tak, tak, do przodu. Taki piękny bieg to jest, człowiek by myślał, jak ślimak, no ty zwariowałeś, to już ostatni przybiegniesz, a reszta popada gdzieś tam, bo zmęczą się, a ślimak sobie spokojnie <laughs> dalej pójdzie. No naprawdę jest takie piękne, właśnie ta, ta skorupka jeszcze, no po prostu taka ochrona nie dla niego. Ma swój dom ze sobą, czyli no Chrystusa w sercu. Naprawdę, to jest nasz dom. Jezus Chrystus. Naprawdę i to nie, nie ma takiej innej opcji. Nie chcę, żeby to do mnie dochodziło. Choć wiem, że są doświadczenia, są walki, zwycięstwa, tylko zwycięstwa muszą być. I wiem to i nie chcę patrzeć na jakieś, słyszeć jakieś porażce. Naprawdę, nie chcę o tym słyszeć nawet, bo po prostu mi się niedobrze robi, kiedy słyszę porażka, Porażka. To od razu widzę no, ogień piekielny. No tak, no bo to od razu o, przecież to wiadomo. To nie ma żartów. Nie ma. To jeszcze przeczytam z, z Hebrajczyków 12 rozdziału. Też piękne słowa. Przeto i, prze i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast do, doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy. Wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni, abyście nie upadli na duchu, no po prostu, abyście tylko widzieli zwycięstwo, tylko żeście nie upadali, bo jak Chrystus chodził po ziemi, to Chrystus tylko żył zwycięstwem. Że to było w jego sercu: zwycięstwo, zwycięstwo. Tylko. I to jest piękne, naprawdę. Właśnie jak, jak chcę biec, jak jak chcę biec, naprawdę. To jest piękne właśnie. Każdy zawodnik biegnie. Każdy zawodnik, wszyscy biegniemy. Tylko właśnie w jakiej drużynie. Ja, ja wam powiem, wiecie co? Wiem, jak się dla diabła biegnie. Wiem, jak się biegnie. Wiem bardzo, jak się biegnie dla. I to jest naprawdę. I widzę widzę, widzę gdzieś, jeżeli ja gdzieś zbaczam storu, który mam biec, który został mi wyznaczony. Który mam tu, tu po tym, torze że biec. Nie jakbym w próżni uderzał. Czyli biec po tym torze nie zbaczać ani na prawo, ani na lewo. Cały czas jest tam napisane tutaj na, patrząc na Jezusa w Hebrajczyków. Patrząc na Jezusa, kiedy biegnę. I kiedy, kiedy gdzieś zboczę, to widać. To widać, naprawdę. To widać od razu. Jeżeli ktoś po prostu tego nie widzi, to po prostu to jest tragedia. Jeżeli ktoś nie widzi, to, się, to po prostu tego przybiera. Więcej. Większy garb rośnie. Większy, większy, większy. Aż ten garb po prostu w końcu pęknie. Naprawdę. Po prostu biegnijmy dla naszego Pana. Tylko dla naszego Pana. Wysiłek potrzebny do zwycięstwa, który jest nagłówek. Naprawdę. Wysiłek. I to jest właśnie, to jest piękne, właśnie, że, że właśnie mogę być tak gorliwy, właśnie, gdzieś tak gorliwy dla Chrystusa chcę być. Chcę być gorliwy, chcę widzieć tylko zwycięstwo. Nie chcę widzieć jakiejś porażki, bo to jest po prostu, to jest nie do pomyślenia, żeby tak myśleć. Nie do pomyślenia to jest. Chwała Bogu.